Cześć, witajcie. Cześć, witajcie. Ja jestem Dawid. A ja Daniel. Dziękujemy, że subskrybujecie tak licznie nasz kanał i zostawiacie fajne propozycje i komentarze naszych filmów. Jest coraz ciekawiej. Oczywiście róbcie to dalej, to nas jeszcze bardziej motywuje do nagrywania kolejnych odcinków oczywiście. Dokładnie, a dzisiaj film z cyklu Znane osoby z problemem blokad mowy, jąkaniem, czy właściwie całym zespołem emocjonalnych bloków mowy. SBS. SBS. Jaka dzisiaj będzie osoba znana? Dzisiaj będzie znany aktor, na pewno go kojarzycie, bo będzie to Bruce Willis. Tak. I z jakich filmów go możecie znać? Światowy aktor właściwie, nagrał chyba ponad 60 filmów. I takie kluczowe, takie... To Szklana Pułapka. To Szklana Pułapka na przykład. W trzech częściach. Mamy Pulp Fiction, mamy Szósty Zmysł, o którym już mówiliśmy w poprzednich filmach. Mamy Piąty Element, Armageddon, 12 Małp. Mhm. Mamy Sun City, mamy Osaczony, Ze śmiercią jej do twarzy, Jak ugryźć 10 milionów, Szakal, Surogaci, same hity. Same hity znane. No i okazuje się, co? O nim. Właśnie. Akurat o nim. Wyobraźcie sobie, że on sam nawet o tym mówi, że ma problem z blokadami mowy. Zmagał się całe życie z jąkaniem. I dzisiaj przedstawimy nawet fragment, gdzie on sam na pewnym wywiadzie, czy wykładzie właściwie, tak. Na prezentacji mówi o tym, że zmaga się z tym problemem i dalej się zmaga, mimo tego, że na filmach bardzo ładnie mówi, płynnie. Dużo już pokonał, oczywiście. Oczywiście. Ale wspomina o tym, jak dla niego właśnie ten problem jąkania i bloków był ciężki, szczególnie w dzieciństwie. Dokładnie i myślę, że ten aspekt właśnie w tym odcinku głównie przytoczymy, żeby uświadomić wszystkim, myślę, słuchaczom, właśnie jak ten problem przeszkadza jednak w życiu i jednak ciężko jest go akceptować, mimo że próbuje się to robić. Niektórzy na siłę chcą to akceptować, tworzą różne grupy akceptacji tego jąkania i blokad, a niestety, no tutaj takie żywe przykłady są nawet takich znanych osób, że no ciężko jest to akceptować i z tym żyć i zawsze jest to utrudnienie, więc zawsze warto coś z tym robić. Posłuchajcie fragmentu wypowiedzi właśnie. Jest bardzo miło widzieć tutaj wielu moich przyjaciół dziś wieczorem. Dziękuję Amerykańskiemu Instytutowi Jąkających się, że mnie honorują tym odznaczeniem. To znaczy dla mnie dużo więcej, niż możecie sobie wyobrazić. Przez przypadek zostałem zaproszony na to spotkanie 3 lata temu przez moją wspaniałą przyjaciółkę Emily Blunt. Emily chciała, żebym wręczył to samo odznaczenie mojemu dobremu kumplowi Samuelowi Jacksonowi. Oczywiście z przyjemnością się zgodziłem, ale wtedy nie miałem świadomości, jak wspaniałe postępy w terapii oferowała AIS. Po usłyszeniu wszystkich mówców tamtego wieczoru, a szczególnie młodych adeptów AIS, byłem zdumiony fenomenalną pracą wykonywaną codziennie przez terapeutów. Pod koniec ceremonii wręczania nagród byłem oddany jej misji i dlatego to odznaczenie jest jeszcze bardziej dla mnie wyjątkowe. Jąkałem się przez wiele lat i kiedy usłyszałem, że będę tutaj honorowany dziś wieczorem, zdałem sobie sprawę, że nie do końca dokładnie wiedziałem, kiedy tak naprawdę zacząłem się jąkać. Dlatego chciałem się dowiedzieć, kiedy zacząłem. I chciałem móc się z tym z wami podzielić. Zacząłem pytać rodzinę. Pytałem mamę, ale nie do końca wiedziała. Zapytałem moich kuzynów, moich przyjaciół ze szkoły, ale nikt nie umiał znaleźć daty. Ale wszyscy doszliśmy do wniosku, że było to w 1961 roku, kiedy miałem 6 lat. Brak planu, brak pomocy. Dzikie odbijanie się przez bardzo długi czas. Ale
i nie przez jakiś mój plan zdarzył się cud. Próbowałem aktorstwa w szkole i w YMCA, kiedy zauważyłem, że kiedy byłem na scenie, moje jąkanie zanikało. Oczywiście nie mogłem być na scenie przez całe życie i moje jąkanie trwało aż do studiów Montclair State College. Mieli wspaniały wydział terapii mowy, gdzie dwóch profesorów tego wydziału pomogło mi wtedy pozbyć się większości mojego jąkania. Myślałem, że wydarzył się cud. Każdy na tej sali albo się jąkał, albo zna kogoś, kto poradził sobie z tym. I najtrudniejszą rzeczą, którą pamiętam, było jąkanie, będąc dzieckiem. Moja rada dla młodych ludzi na tej sali: nigdy nie pozwól nikomu sprawić, żebyś czuł się jak wyrzutek. Nigdy nie będziesz, nie jesteś wyrzutkiem. Bardzo mądra kobieta, Eleanor Roosevelt, raz powiedziała: nikt nie może sprawić, byś się czuł źle bez twojego pozwolenia. Ten program i ludzie, którzy tutaj pracują w instytucie, mogą wam pomóc. Jest łatwo być sfrustrowanym dzieckiem, które się jąka, ale uwierzcie mi, ten, który się jąka, jest dużo bardziej sfrustrowany. Wszystkim rodzicom jąkającym się, ja bym postępował, jak powiedział Aaron Graf i podzielił się z nami dzisiaj, bo dokładnie wycelował to w swoich słowach. Bądźcie cierpliwi. Zawsze słuchajcie. Oferujcie wsparcie, dawajcie pozytywne wzmocnienie. Wszyscy w EIS byli wspaniali i spowodowali, abym się czuł częścią tej społeczności. I zawsze mam nadzieję być jej częścią. Bardzo dziękuję. Wow, niesamowite. Jeszcze sam wzruszył, kiedy opowiedział o tym. Ja myślę, że chyba po raz pierwszy poruszył ten temat swojego problemu tak publicznie. I ten moment otarcia łez, no, o tym świadczy, że ten temat jest właśnie pod skórą. To jest bardzo głęboki temat, no i bolesny. Niestety. Niesamowite. To właściwie każde jego słowo można było dokładnie przeanalizować, jakże jest właśnie adekwatne i właściwe, jak on to super określa, że to dzieciństwo właśnie, myślę, jest tutaj takim przekleństwem, jak chodzi o ten problem. No bo te wspomnienia właśnie są z dzieciństwa wszystkie, prawda? Te najgorsze. Z przedszkola, czy ze szkół, no, czy te różne obrazy, te wyśmiania, no i te różne doświadczenia, przykre, które się właśnie doznało, i to, co powiedział, że to ta osoba, która ma ten problem, najbardziej cierpi, prawda? A nie tylko słuchacze, mimo tego, że słuchacze często też i chcą pomóc, a są bezradni, ale jednak ta osoba najbardziej czuje się bezradna, która właśnie ma problem. No i pada to słowo: nie pozwól stać się wyrzutkiem. Mhm. Ja myślę, że pewnie nieraz tak się poczuł w szkole. Teraz już mówi z innej perspektywy, bo jest zawodowym aktorem, jeszcze cenionym aktorem, więc ma pewną pozycję, ale no, trafia w punkt. Wyrzutek, odrzucony, nie chce mieć nic z tobą wspólnego. No i stwierdza właśnie: walcz, ale nie pozwól się stać tym wyrzutkiem. I cytuję Eleanor Roosevelt, że to my pozwalamy, żeby ktoś nas krytykował, obwiniał, śmiał, to my sobie pozwalamy na takie traktowanie. No dokładnie, niesamowite. Więc nawet tacy właśnie aktorzy, i wydawałoby się, że mówca genialny, bo jest super aktorem i mówcą jednocześnie też, a mimo to miał całe życie problem. I to jest właśnie ciekawe, że jak był aktorem i grał na scenie, to co wspomniał, to problemu nie było. Dopiero ta codzienność,
No, te zwykłe rozmowy, spontaniczne, po prostu były ciężkie. I o tym mówi. Przecież nie mogę całe życie być aktorem. Tak, nie mogę odgrywać kogoś innego. Mm-hmm. Bo wtedy, fakt, nie jąkam się. Mm-hmm. Mówię płynnie, ale wtedy ja nie jestem Bruce'em Willisem. Mm-hmm. Jestem szakalem na przykład. Mm-hmm. A dlaczego tak jest? Myślę, że też o tym nagramy filmik. Dlaczego osoba z tym problemem nie ma problemu, kiedy gra kogoś innego? Mm-hmm. Nie gra siebie. Takim, jakim się jest na co dzień, tylko właśnie odgrywa się pewną rolę aktorską. Właśnie, czyli styl mowy jest tożsamy z nami, mm-hmm. z naszą osobowością, charakterem. Jeśli zmieniamy to, czyli odgrywamy kogoś innego, a w efekcie zmieniamy swój styl mówienia. Dokładnie. Jąkanie zanika. Myślę, że było ten odcinek, tak tylko wspomniane było, dlaczego tak jest. No, to tak samo jak w śpiewie, czy właśnie jak się coś ewentualnie czyta, też czasem łatwiej jest. No ale jednak to aktorstwo tutaj się powtarza często, że jak ktoś ma problem i gra jakąś rolę, no to jednak to jąkanie i blokady nawet po prostu znikają na tym, na tą chwilę. Tak, także dzisiejszym bohaterem był Bruce Willis. Mam nadzieję, że słowa, które powiedział, trafiły do was, czasami do waszego wnętrza, że jesteście w stanie lepiej poczuć ten problem. Osoby, które oczywiście go mają, to doskonale utożsamią się z tym. Rodzice, którzy mają dzieci z tym problemem, też dostały radę od Bruce'a mhm. odnośnie bądź cierpliwy, tak. motywuj, mhm. wspieraj. Dokładnie. No i taki główny przekaz to motywacja, aby działać. Działać, aby tak. Nie akceptować tego szczególnie w przypadku on, dzieci. Tak, cały czas działa. Powiedział, tak. mm-hmm. że szczególnie dzieci, niech idą gdzieś, niech coś z tym robią, niech walczą, mm-hmm. a nie poddają się temu. I będzie jak będzie. Może przejdzie, może nie przejdzie. Tak. Mm. Dziękujemy za dzisiaj i zapraszamy do oglądania naszych kolejnych filmów na kanale Nowa Mowa. Oczywiście też można by tu wspomnieć jeszcze o tym, że mając nową mowę, również można być aktorem i mieć tak. i nową mowę, i mowę aktora, bo nowa mowa mhm. pozwala mówić nawet w codziennych sytuacjach super płynnie, nie trzeba odgrywać kogoś innego. Mamy kursantów nawet, którzy właśnie na przykład tak. są na studiach w szkole aktorskiej, w szkole aktorskiej i grają tam właśnie rolę nową mową i pokazują na to, że się da. Także dziękujemy dzisiaj za uwagę. Kolejny odcinek będzie również o ciekawej, znanej, myślę, że nawet jeszcze bardziej, czy podobnie, osobie, która właśnie ma problem z blokadami mowy i też o tym publicznie mówi. A jaki to zobaczycie i śledźcie nasz kanał. Bądźcie jutro o 21:15. Dziękujemy. Cześć. Cześć.